Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na drugą edycję Pikniku na Fest. Świętujmy wspólne 20 lat Wielkopolski w Unii Europejskiej. Niespodzianki dla dzieci, warsztaty artystyczne, pokazy sportowe, badania profilaktyczne. Zagrają Lemon, Karaś Rogucki, Sorry Boys, Fish, Emadę, Tworzywo. 22 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny. Świętujmy razem. Puls Dnia zaprasza Liliana Skibińska-Szłapka. Dobry wieczór, mamy niedzielę 16 czerwca. Zobaczmy, co w tym wydaniu Pulsu Dnia. Śmiertelne pobicie pod Ostrowem. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować. Bez wody i z jednym beczkowozem. Dramat mieszkańców Łabiszynka. Dopiero się dowiedziałem, jak zobaczyłem, że beczkowóz tu stoi. Przynosimy sobie wodę i staramy się trochę ograniczyć te wydawanie tej wody po prostu. Rękodzieło, przysmaki i dobra zabawa na głównej ulicy miasta. Zobaczyć można naprawdę wiele, od animacji poprzez wystawy, targowiska. Zmarł 25-latek, który został ciężko pobity podczas imprezy w powiecie ostrowskim. Sprawą zajmie się teraz prokuratura. Do pobicia doszło w nocy z soboty na niedzielę na parkingu przy dyskotece we Wtórku w powiecie ostrowskim. Stan mężczyzny był krytyczny. W wyniku poniesionych obrażeń 25-latek zmarł w szpitalu. W związku z tą sprawą policjanci zatrzymali już kilka osób. Wszystkie czynności wykonywane są pod nadzorem prokuratora. Dokładnie wyjaśniamy okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Prokuratura wszczęła już śledztwo, a policja zatrzymała 6 podejrzanych. Na ten moment ustalono, że do bójki doszło między grupą 20-paroletnich mężczyzn, w tym pobitym 25-latkiem, a grupą nastolatków. Aleksandra Herudzińska, Puls Dnia. Od piątku mieszkańcy Łabiszynka koło Gniezna są bez wody zdatnej do picia. Mogą jedynie spłukiwać nią toalety. Wszystko przez wykrytą w badaniach sanepidu bakterię. Teraz we wsi podstawiony jest jeden beczkowóz. Dla niektórych to za mało, ale większość i tak najbardziej skarży się, że nie zostali lepiej poinformowani o sytuacji. Teraz nie mam wody. Po prostu dużo ludzi, czytając informacje w toalecie, rezygnuje z tego jedzenia, bo są to rodziny z małymi dziećmi, nikt nie będzie narażał swoich dzieci. Mówi pani Marzena, która swoją zajezdnię prowadzi od 35 lat. Dziś była zmuszona lokal zamknąć. Bardzo dużo gości straciłam, szczególnie wczoraj dużo gości straciłam. No ale co ja za to mogę? Muszę sobie jakoś radzić. Jak sama mówi, o braku wody zdatnej do picia dowiedziała się w piątek, ale nie wiedziała, do kiedy jej nie będzie. A dla niej jako restauratorki wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Trzeba było zabezpieczyć naczynia jednorazowe, sztućce, kubki. Trzeba było zakupić wodę na początek, zanim zjawił się beczkowóz. Mieszkańcy najbardziej narzekają na brak wcześniejszej informacji, bo ta pojawiła się jedynie na obwieszczeniach. A kto tutaj kogo informował? Ja dopiero się dowiedziałem, jak zobaczyłem, że beczkowóz tu stoi. Naprawdę? No tak to w ogóle my nie wiedzieliśmy ze żoną, że coś takiego tutaj wystąpiło. A ten jest jeden na całą wieś. Od poniedziałku do wtorku przyjeżdża o 8 i odjeżdża o 20. Za to w weekendy jest od 8 do 16 z przerwą w południe. Tak. Jak sobie pani teraz radzi z tym? No, wie pani co, przynosimy sobie wodę, nie? Przynosimy sobie wodę i staramy się trochę ograniczyć te wydawanie tej wody po prostu, nie? No tak, wszystko minimum po prostu, nie? Brak bieżącej wody to utrudnienie, zwłaszcza dla seniorów. O panią Krystynę dba córka. Teraz nie było tak. A to nie jest dla pani też utrudnienie, kiedy trzeba właśnie z tej butelki sobie lać tę wodę, czy do wanny, czy tam do prysznica, czy coś? No, no jest utrudnienie. Bo jednak musi być ta woda, nie? Mieszkańcy Łabiszynka nie mają oficjalnej informacji, do kiedy wody nie będzie. Wczoraj sołtys wsi informowała, że sytuacja może utrzymać się do kolejnego tygodnia. Nie jest to jednak pewne. No na tą chwilę w pierwszej kolejności jest mówione, że nie będzie do środy. Czyli
do 19. Póki co kolejne badanie ma być w poniedziałek i zobaczymy, co będzie dalej się z tego działo. Dziś próbowaliśmy dowiedzieć się również, dlaczego we wsi stoi tylko jeden beczkowóz, ale odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Drodzy Państwo, jestem z rodziną na obiedzie. Co ja mogę powiedzieć? Jedynie mogę wysłać Was do prezesa spółdzielni mieszkaniowej. To on jest najbardziej kompetentną osobą do udzielania informacji. A ten oficjalne zaświadczenie może wydać dopiero w przyszłym tygodniu. Aleksandra Herudzińska, Puls Dnia. Ulicę w centrum Poznania wypełniła muzyka i rękodzieło. To za sprawą festynu Letni Święty Marcin. Jego uczestnicy mogli liczyć się na koncerty czy festiwal smaków w ogródkach gastronomicznych. Choć to czerwiec, a nie listopad, kiedy to przypadają imieniny ulicy, to dzisiaj na Świętym Marcinie świętowanie. Letni Święty Marcin. Jest to już trzecia edycja wydarzenia dziejącego się właśnie w czerwcu na ulicy Święty Marcin. Wcześniej był Stary Dobry, Nowy Letni, a teraz jest Letni Święty Marcin. Przy tej okazji odwiedzający ulicę mogli znaleźć coś dla ciała i coś dla ducha. A konkretnie dla ucha. Zobaczyć można naprawdę wiele, od animacji poprzez wystawy, targowiska, na których prace między innymi studentów OSP, liczne stoiska gastronomiczne, masę winnic wielkopolskich, ale nie tylko, no i występy na scenie. Dzisiaj na przykład Big Band Poznań, który właśnie się w tym momencie za nami stroi. Wspólna zabawa trwała do godziny 18. Jakub Szustakowski, Puls Dnia. 2-1. Takim wynikiem zakończyło się starcie reprezentacji Polski z Holandią w Euro 2024. Śledzący to wydarzenie kibice z Poznania wspierali biało-czerwonych w różnych strefach kibice w mieście. Takiej większej zorganizowanej przez miasto zabrakło. O szczegółach Jakub Szustakowski. Poznańscy kibice, którzy nie pojechali dzisiaj do Hamburga, mogli wciąż wspierać biało-czerwonych, ale nie w strefie kibica przygotowanej przez miasto, tak jak na przykład we Wrocławiu czy Krakowie, bo takiego miejsca urząd nie zorganizował. W piątek rozpoczyna się Euro 2024. Strefa kibica niestety nie jest dostępna. Za mało miejsca. Tak ironicznie sprawę komentował autor strony Poznaniator na Facebooku jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek Euro 2024. Samym kibicom pozostało oglądanie meczu w zaciszu domowym albo w jednej ze stref organizowanych przez poszczególne bary czy hotele. Im więcej ludzi, tym większa atmosfera, natomiast to, co tutaj jest, trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Trochę brakuje, ale fajnie, że są takie punkty jak tutaj, że możemy rzeczywiście się spotkać. Jest takie miejsce i fajnie wszyscy przeżyć te emocje razem. Więc. Wydaje mi się, że strefa jest troszeczkę mała, ale generalnie, no bo na pewno dużo ludzi chce gdzieś obejrzeć ten mecz, nie? Na pewno przydałaby się większa strefa, ale atmosfera, wszystko w ogóle tu jest generalnie petarda, nie? Tymczasem niezależnie od miejsca oglądania, pierwsza połowa starcia Polaków z Holendrami dostarczyła wrażeń. Zakończyła się wynikiem 1-1, a tuż przed przerwą Holendrzy mieli dwie dobre sytuacje przy bramce biało-czerwonych. Petarda, powiem wam, panowie, dawno nie widziałem tak pozytywnej gry prezentacji Polski. Chwilę się cieszyłyśmy, no a teraz no... Jest jak jest, ale wierzymy, że wygrają. Szkoda, że ta bramka po rykoszecie weszła, ale liczymy na 2-1. Tak, liczymy na 2-1. Ostatecznie jednak mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla Holendrów. Wynik jednak jest zasłużony. Takiego wyniku należało się spodziewać, mówi dziennikarz sportowy Marcin Wesołek. Holendrzy w tym meczu stworzyli sobie kilka czy kilkanaście nawet sytuacji bramkowych. Polacy te sytuacje mieli 3, może 4. Także nie można tutaj mówić o żadnej niesprawiedliwości w tym wyniku. A kolejny mecz polskiej reprezentacji już w piątek. Biało-czerwoni będą grać z Austrią. Jakub Szustakowski, Puls Dnia. Kolejny czerwcowy dzień przyniósł słońce wyglądające zza chmur i temperatury zachęcające do wyjścia choćby na spacer. Już jutro rozpoczynamy nowy tydzień. Sprawdźmy zatem, czy coś zmieni się w pogodzie. Szymon Kozłowski. Dobry wieczór Państwu. Drugi dzień weekendu przyniósł początkowo słońce, no ale później, zgodnie zresztą z prognozami wcześniejszymi, wzrost zachmurzenia do dużego nastąpił. A my sprawdzamy, co nas czeka podczas najbliższych godzin. Noc pogodna, w wielu miejscach bezchmurna. Tak też będzie w drugiej części nocy w Poznaniu i 14 stopni na termometrach. Jutro o poranku piękne słońce nas przywita na sam początek nowego tygodnia i szybko temperatura będzie rosnąć, bo około 9 już 23 stopnie. No, a później, drodzy Państwo, po południu spodziewamy się wzrostu zachmurzenia.
zachmurzenia, a także możliwe wyładowanie atmosferyczne, burze nie tylko w Poznaniu, ale w wielu miejscach Wielkopolski. Proszę mieć to na uwadze. Gdy burze przeminą, czeka nas pogodny wieczór. Jutro cieplej niż dziś. 26 stopni, tyle około południa, tyle także po południu. Po 21 stopni 19. Wiatr nie będzie przeszkadzać, no ale w czasie burzy może być porywisty. Czas zobaczyć, co nas czeka podczas kolejnych dni czerwca, podczas kolejnych dni nowego tygodnia. We wtorek znowu błyskawice mogą przeszywać niebo, znowu możliwa burza i jeszcze cieplej, do 27 stopni. W środę również burzowo będzie w wielu miejscach Wielkopolski. Minimalnie 18, maksymalnie 26 stopni. I w czwartek bez burzy, bez deszczu w prognozie. Pogodny dzień przed nami, na termometrach 25 stopni w ciągu dnia i 1021 hektopaskali. Gdybyśmy spojrzeli w dalszą pogodową przyszłość, w piątek możliwy upał. Proszę się na to przygotować, a więcej informacji pogodowych mam dla Państwa w dzisiejszych pełnych serwisach meteo. Życzę pięknego wieczoru. Już nie płacząca, a leżąca. Mowa o wierzbie, która przewróciła się wczoraj między blokami na Ratajach i od wczoraj tak leży. Aleksandra Charudzińska. To tu wczoraj po godzinie 18:30 na osiedlu Armii Krajowej przewróciło się to oto drzewo, wierzba. Nikomu nic się nie stało, ale to nie była pierwsza taka sytuacja w Poznaniu, ponieważ tego samego dnia na osiedlu Batorego oderwało się kilka sporych gałęzi topoli. O jednej, jak i drugiej sytuacji informowały czytelniczki portalu epoznań.pl. Sporych rozmiarów drzewo do tej pory leży przewrócone między blokami. Na szczęście nikogo nie było w pobliżu. Osiedle Batorego, stara część, parking przy bloku numer 9. Na zaparkowanych autach ogromne gałęzie oderwane z topoli. Zagrożenie dla pieszych i bawiących się na trawniku dzieci. Straż pożarna nie otrzymała zawiadomienia od mieszkańców ani jednego, ani drugiego osiedla. A w takiej sytuacji można prosić o usunięcie lub zabezpieczenie drzewa. Czasami jednak trudno takie sytuacje przewidzieć. W przypadku, gdy jesteśmy świadkami takiego nagłego zdarzenia, po pierwsze powinniśmy odsunąć się w bezpieczne miejsce, aby zadbać o własne bezpieczeństwo. Gdy doszło w wyniku tej sytuacji do zagrożenia dla życia, zdrowia czy też mienia, bezwłocznie powiadommy straż pożarną, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Do momentu przyjazdu służb na miejsce powiadommy wszystkie osoby przebywające w obrębie terenu o tym zagrożeniu. Można też ten teren wygrodzić. Najważniejsze to przeciwdziałać takim zdarzeniom. Dbajmy więc o swoje bezpieczeństwo, nie przechodząc obojętnie wobec otaczającej nas roślinności. Jeśli mamy wątpliwości co do zdrowia czy też stanu fizycznego mijającego codziennie drzewa czy jakichś innych krzewów i innych roślinności, niezwłocznie zgłaszajmy to właścicielom lub zarządcom terenów, na których mieszkamy. Niektórzy mieszkańcy Rataj są zaskoczeni widokiem leżącej wierzby. Wczoraj czy przedwczoraj patrzyłam, to jeszcze nie było nic takiego. Ona wczoraj o 18:30. A to nie widziałam. A inni przyglądają się jej z okien, ale niedługo, bo straż pożarna postanowiła zainterweniować po naszej wizycie na miejscu. Aleksandra Charudzińska, Puls Dnia. Już niedługo obchody imienin miasta Poznania. W tym roku zbiegną się z 10-leciem istnienia Bramy Poznania. Tam właśnie warto wybrać się 30 czerwca na koncert plenerowy zatytułowany Chopin nad Cybiną. W repertuarze drugi koncert fortepianowy F-moll op. 21 Fryderyka Chopina. Jego zakończenie będzie nietypowe. Jakie? O tym opowiadał w wieczorze WTK Paweł Antkowiak z Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Posłuchajmy fragmentu. Zakończy ten koncert płonący fortepian. To jest obiekt stworzony w roku chopinowskim jako światełko do nieba dla WOŚP-u w 2010 roku. I ten fortepian zapłonie na koniec koncertu chopinowskiego. Myślę, że będzie to coś niezwykłego. No niezwykłe nie tylko w związku z tym, że koncert plenerowy po raz pierwszy, że imieniny Poznania, że jubileusz Bramy Poznania, no to jeszcze właśnie mamy tego typu zakończenie koncertu. Brama Poznania, my koncertujemy nie w samej Bramie Poznania, tylko właściwie pod Bramą Poznania. Jest miejsce, gdzie są duże schody. Na tych schodach Brama Poznania rozkłada poduszki i tam w tym miejscu mieści się około 500 osób, jeżeli nie więcej. Miejsce jest piękne, nie dość, że cybina,
no, klimatyczne bardzo. Także pomieści sporo osób i zapraszamy serdecznie o godzinie 18. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. I za to trzymamy kciuki. To wszystko w tym wydaniu Pulsu Dnia. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Państwu spokojnego wieczoru.